Halsz, witajcie, tu znowu Rufek, witam was w kolejnym odcinku z gry The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Bardzo przepraszam, że odcinek dzisiaj jest później, jest po prostu zamieniony z Don Sarvem, ale tak już wyszło. Zanim do gry sobie skoczymy, parę prac naszej grupy. Tylko gdzie tą okienko mam? Tu. Pierwsza praca, praca Aleksandry Mazur. Taki Isaac mega wychudzony, te żeberka jeszcze jak bardziej było widać, ojej, taki trochę creepy, bardzo fajny. Kolejna praca, praca Daniela Nowaka, przedstawia Silasa, postać z modyfikacji, którą sobie graliśmy niedawno. Kolejna praca również przedstawia Silasa, tym razem jest to praca Filipa Niegolca, mam nadzieję, że coś tak odmienia. Bardzo ładna, bardzo fajna, kolorowa, bardzo mi się te kolorki takie ciemne podobają. Kolejna praca, tak naprawdę wszystkie kolejne prace są Klaudii Bląskowskiej. Ta przedstawia, ojej, jak się ten boss nazywał bombowy? Nawet nie pamiętam, tak rzadko ostatnio gram w Isaaca, że zapominam nazwy bossów, ale bardzo ładnie wygląda, szkoda tylko, że chyba, że zdjęcie jest takie niewyraźne, tak mi się wydaje. Dalej mamy rodzinkę Little Hornów, znaczy rodzinkę Hornów, a nie Little Hornów. I ostatnia praca, najfajniejsza chyba, jak dla mnie, mega mi się podoba, z Apollyon, z tego co widzę, przez tą rękę. Również oczywiście Klaudii Pląskowskiej, świetnie wygląda, fajnie jest pokolorowany, a Klaudia dużo prac nie koloruje. Naprawdę, cudnie wygląda, bardzo mi się podoba. Do gry sobie wskakujemy. Prosiłem was o pisanie różnych modyfikacji i szczerze mówiąc, żadna jakoś specjalnie mi się nie spodobała. Parę tam było postaci ciekawych. Ulan, Agnis, coś w tym stylu, takie mi się nazwy przez uszy przewijały. Ale jak patrzyłem komentarze na warsztacie Steam pod tymi wszystkimi postaciami, albo to coś było zbugowane, albo coś nie działało, albo postać była za prosta, zaczekam jeszcze po prostu parę dni, albo zainstaluję mody, nie na postacie, tylko wiecie, na przedmioty, albo coś w tym stylu. A dzisiaj zagrajmy sobie najzwyczajniejszą grę Isaaciem. Ja Isaaciem zawsze lubię grać. Isaaciem zawsze się przyjemnie gra, bo mamy naszą kostkę, tutaj macie Seeda. I wszystkie złe przedmioty, które... Okej, okay. Dostanie... Wszystkie złe przedmioty, które dostanie, możemy rerollować. Ten przedmiot jest nowy, tego przedmiotu jeszcze nie widziałem nigdy, dlatego oczywiście go sobie weźmiemy. Sharp Straw, More Blood, mamy więcej krwi, nie wiem. Aha. Krew z rogu w pokoju wybuchła, nie wiem dokładnie o co tutaj chodzi. Nie wiem jak ten przedmiot działa, jest przedmiotem aktywnym, dlatego oczywiście go będziemy zmieniać, nie chcemy ojej, żadnego innego przedmiotu. To też zmieniamy, jest to jeden z najgorszych przedmiotów pasywnych w grze. Zaczekamy z tym przedmiotem. I wsmaskarę z takim przedmiotem, który tak naprawdę nic nie robi. Przydaje się przy takich przedmiotach jak nóż albo brimstone. I wsmaskara sprawia, że dostajemy modyfikator na obrażenia razy dwa. Czyli w naszym wypadku możemy do sklepu za darmo wejść. Ale tu się rąbią te pokoje przez Curse of the Maze. W naszym przypadku nasze obrażenia zwiększyłyby się do 7 z 3,5. Ale co jest niefajne i wsmaskara, niestety zmniejsza nasze tirsy. Czyli tak naprawdę statystykę tier delay zwiększa dwukrotnie, a to źle. Tirsy z 10 skoczyłyby nam na 20, strzelalibyśmy dwa razy rzadziej. Dlatego zawsze wam polecam czekać po prostu z Eve's Mascara, bo jak weźmiecie go sobie teraz, strzelacie dwa razy rzadziej, zadajecie dwa razy większe obrażenia, zupełnie nic się nie zmieniło, oprócz tego, że macie troszkę wolniejsze strzały, bo jeszcze shot speed się zmniejsza. Ale jeżeli sobie teraz byśmy znaleźli jakiegoś tears upa po walce z bossem, a jest to bardzo możliwe, po walce z bossem naprawdę bardzo dużo przedmiotów daje tears up. Jeżeli takiego tears upa byśmy dostali i przypuśćmy nasze tearsy spadłyby do wartości 8, wtedy po wzięciu Eve's Mascara, no nasze tearsy oczywiście dwukrotnie by się zwiększyły na 16. O, mam rerolla, bardzo fajnie. Ale zwiększają się o 8, a nie o 10. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście, trochę to jest skomplikowane. Ale polecam wam tak robić. Brać Eve's Mascara na końcu piętra, gdy wzięliście już wszystkie tears upy, jakie się da. Bo mimo, że to nadal sprawi to samo, będziemy dwa razy wolniej strzelać, zadawać dwa razy większe obrażenia, to później po prostu łatwiej znegować te zmniejszone tearsy o 10 niż o 8. Ale żebym się rozgadał na temat jednego przedmiotu, masakra. No nic, walka z monstro, bardzo prosta. Oczywiście już obrażenia otrzymaliśmy. Nie wiem czemu teraz zadał nam pół serduszka obrażeń. Ostatnio jak walczyłem z monstro, ten atak zadał nam całe serduszko obrażeń. Z tego co ja kojarzę. Ale bardzo dobrze mogę się mylić po prostu.
i czy to będzie Tears Up? Mam ogromną nadzieję na Tears Up. Jest, to jest chyba Tears Up. I trzy losowe serduszka. Nie, tak, Ranged plus Tears Up, świetnie. O to chodziło, dokładnie to, co chcieliśmy dostać. Mamy na dodatek Blackhearta, mamy Soulhearta na kolejne piętro, super sprawa. Bierzemy teraz i Mascara, nasze obrażenia się zwiększają dwukrotnie, nasze Tearsy się pogarszają dwukrotnie, ale... 7 łatwiej znegujemy jak 10. O, 8 się zwiększyły. No nie wiem, czemu akurat o 8, ale niech będzie. Ale widzicie różnicę. Mamy teraz... może sprawdzimy jeszcze Super Secret Room. Mamy Tearsy 15, normalnie byśmy mieli Tearsy 20, a... ta laleczka by nam je zmniejszyła do 17 chyba. Ja uwielbiam ten Super Secret Room. Strasznie dużo run. Runy zazwyczaj są bardzo dobre. AWAS można otworzyć przejście do Crawl Space. Niestety nie. Kolejny AWAS. O, jest Crawl Space, naprawdę, rzadko się strasznie zdarza. Petro również weźmiemy ze sobą. A w Crawl Space mamy, możliwe, że to jest Black Market. Niestety nie, mamy beznadziejny trinket, którego nie będziemy brać. Sprawia, że wszystko się nas bardzo mocno przyciąga. Perthro natomiast jest prześwietną runą. Jest to po prostu efekt użycia naszej kostki D6. Bardzo się przydaje, gdy chcemy zmieniać przedmioty w Devil Roomie. No, nie możemy do Devil Roomu zazwyczaj wrócić, dlatego te rerolle musimy mieć już gotowe na Devil Room. Okej, możemy to przesunąć. W naszym wypadku tak naprawdę wystarczy, że wejdziemy i mamy dwa rerolle już gotowe. Jeden oczywiście z naszej kostki, jeżeli będziemy mieć, a drugi z Perthrow. Dawno nie miałem dobrych Devil Roomów, naprawdę strasznie. Nowy przedmiot. Depression, mamy depresję. Lata za nami chmurka, która... nie wiem, łzy pojawia, to powinny być prawdopodobnie łzy, no bo mamy depresję w końcu. Sprawdźmy, ile to obrażeń zadaje, czy w ogóle jakiekolwiek obrażenia, super. Zadałem sobie same obrażenia. No, ten przedmiot wydaje mi się bardzo słaby. Możliwe, że blokuje strzały. Jeśli blokuje strzały, to no, może być. Widziałem gorsze przedmioty. Bateria, bardzo fajnie. Jeżeli potrzebowalibyśmy baterii, aby zmienić sobie cokolwiek, czy to będzie w walce z bossem, czy to będzie w sklepie, w którym prawdopodobnie nic nie będziemy kupować, bo mamy strasznie mało kasy, to będę w stanie wysadzić te kamienie i tą baterię sobie po prostu wziąć. Baterie są tak cenne na Isaacu, jak ja uwielbiam Sackhead, ten przedmiot ze sklepu, który sprawia, że coiny zmieniają się w te torby. Nie wiem, czemu z tych toreb tak często lecą baterie. Kolejny kluczyk, bardzo się z tego cieszę, bo tych kluczyków wcale dużo nie mamy. A kluczyków oczywiście jak najwięcej się przydaje. Jakieś tam to obrażenia niby zadaje, nie najgorsze, może być. Nadal uważam, że jest to słaby przedmiot, ale jeśli właśnie blokuje również strzały, super. Wow, chciałem powiedzieć, bardzo niefajny kamień z X-em. Nie lubię kamieni z X-em, z których leci skrzynka na dodatek złota, którą musimy otwierać. No ale ta się za siebie spłaciła. Mamy jeszcze więcej kluczy, jak mieliśmy. Dziwna walka z Larem Juniorem. Jeżeli rozwalimy tego Larego po środku, to niestety pojawią nam się dwa Lare Juniory. Nie wiem, jak się ich powinno odmieniać w ogóle. Prawdopodobnie w ogóle się ich nie powinno odmieniać. Ale na tej walce zadziwiająco przydaje nam się ten nasz przedmiot, ta chmurka, bo każdy segment sobie w te łzy wlatuje i zadaje sobie po prostu obrażenia. Zobaczmy nasz Devil Room, proszę, przedmioty, jakiekolwiek przedmioty ja chcę mieć po prostu w nim. No, proszę Państwa, o to chodziło. Mamy Brimstone, ja nie będę brał Gapi Scholar, zreroluję to na... aż zaryzykuję. Wezmę Nail, użyjemy go na Soulhearta i zmienimy go za pomocą Perthrow. Się nie opłacało, no nic. We need to go deeper. Niestety nie pojawiło nam przejścia do Crawl Space. Mówi się trudno, no straciłem zdrowie tak naprawdę, za darmo. Ale i tak jestem mega zadowolony. Teraz jak najbardziej Eve's Mascara jest prześwietnym przedmiotem dla nas. Na Brimstone tak bardzo Tearsy się nie liczą po prostu. Na Brimstone, jeżeli Tearsy mamy poniżej 100, to jest spoko. A dwa razy zwiększone obrażenia to jest coś. Lecimy na kolejne piętro, a tej baterii nie będę specjalnie wysadzał. Na następnym piętrze tak będziemy mieć dużo prawdopodobnie pokoi do przejścia. Ale się cieszę, Brimstone'a tak dawno nie miałem, to jest tak fajny przedmiot. Możliwe, że go miałem. Nie miałem go. Bardzo chciałem go mieć na tych podejściach z Mei. Nam się, kurczę, niestety nie trafiało.
Ja widziałem filmik, na którym jakiś gościu walczył jako Mei z... Ojej. Nie wiem, z kim to było. Ten ostatni boss, Delirium. Boże święty, jak to świetnie wyglądało. D8. Nie chcę się bawić D8. Mimo, że to jest fajny przedmiot, to nie chcę się nim bawić. Naprawdę, Mei w połączeniu z Brimstone'em wygląda tak kozacko. Muszę jeszcze w przyszłości z nią zraz zagrać i postarać się ten Brimstone zdobyć. D8 jest bardzo fajnym przedmiotem, bo pozwala nam zmieniać nasze statystyki. Niestety, ja wolę nie ryzykować. Nie mamy zbyt dużo statystyk do zmiany. Jeżeli byśmy na przykład mieli teraz bardzo dużego speeda, to by się wliczało do naszej ogólnej puli statystyk. Boże święty, co ja żem zrobił? Do naszej ogólnej puli statystyk i... po rerollach mielibyśmy większą szansę na lepsze przedmioty po prostu. A bo to jest piętro XL, zapomniałem zupełnie. Ten przedmiot jest natomiast świetny. Mam Zwick, bardzo lubię. No, wy widzicie, ile on pająków pojawił, przechodząc z jednego pokoju do drugiego? Ja nie wiem, na jakiej zasadzie Mam Zwick pojawia pająki do dziś. Niektórzy widzowie pisali mi, że pojawia on pająki za każdym razem, gdy strzelamy. Ja tak naprawdę strzelam non-stop, bo przycisk strzelania mam wciśnięty między pokojami. Jedynie go puszczam i wtedy tak naprawdę wystrzeliwuję dopiero. Nawet jak Brimstone'a nie mam, i tak ciągle praktycznie strzelam między pokojami. Także jeśli na takiej zasadzie Mam Zwick pojawia pająki, bardzo mi się to podoba, bo strasznie dużo pająków przywołuje, a pająki są mega przydatne. Kurde, teraz troszkę zaczynam żałować niewzięcia Guppy Scholar. Chociaż, jeszcze zobaczymy, co w przyszłych Devil Roomach będziemy mieć. Idziemy zmienić Holy Water. Zobaczymy, co będziemy mieć w tych przyszłych Devil Roomach. Szansę niby na Guppy'ego jakąś mieliśmy, nadal niby mamy. Ale sam Brimstone i tak wystarczy. Jakbyśmy teraz dostali jeszcze jakieś inne fajne przedmioty typu Abaddon, Pakt, bardzo bym się z nich cieszył. Sad Onion, strzały spektralne i penetrujące naraz. Na dodatek chyba Shot Speed Down. Zupełnie nam nie jest to przydatne, bo Brimstone jest spektralny i przebija przeciwników. To są właśnie takie przedmioty, które są akurat słabe z takimi rzeczami jak Brimstone, jak nóż. Normalnie są tak dobre przedmioty, strzały spektralne, strzały penetrujące się tak bardzo przydają. A na Brimstone to jest tak, jakbyśmy przedmiotu w ogóle nie brali. Tu było strasznie blisko, te pająki właśnie potrafią niestety czasami nam tak naprawdę zadać obrażenia. Szczególnie gdy przeciwnicy wybuchają. Weszliśmy do pokoju, z automatu ten pająk wszedł w przeciwnika, zabił go. Bo pająki w końcu zdają 2,5 razy nasze obrażenia, naprawdę dużo obrażeń zadają. No i prawie się wysadziliśmy. Chciałem używać bomby, ale nie będziemy musieli. Sack of Pennies. No zobaczymy, może będzie reroll. Nie chciałbym tego przedmiotu brać, bo jest słaby. Ale zobaczymy, jak to pójdzie. Caves, czyli to jeszcze z walki z matką nie będziemy mieć. Pójdźmy sobie na walki z bossami, czemu nie. Pipa nie lubię, ostatnio... A, przypomniało mi się, jak mieliśmy podejście, gdzie miałem Cursed Eye i walczyłem milion razy z Pipem. Od tamtej pory bardzo z nimi lubię walczyć. HP up jest bardzo fajny. Ragmega, on się nazywa, czy jakoś tak? Ojej, ojej, ojej. Przestań strzelać. Ja tego nie mogę rozwalić, ojej. Dobra, zabity. Kolejny HP up. No nic, weźmy sobie przedmioty do zmiany i tak mamy. O czymś mówiłem, o tym, że walczyliśmy z Pipem, a już nawet zapomniałem dokładnie, o co chodziło. Tam mamy Sad Onion, czyli... Nie, to nie jest Sad Onion. Toxic Onion chyba tam się ten przedmiot nazywa. Ten przedmiot oczywiście będziemy zmieniać. Na nic się nam po prostu nie przyda. A Sack of Penis, mimo że jest słabym przedmiotem, no to i tak w przyszłości możemy go wziąć, jak reroll nie będziemy mieć. I raz na parę pokoi będzie nam dawał coiny. Akurat z coinami jest bardzo słabo. Bardzo mało coinów dostaliśmy, niestety nie możemy wchodzić do sklepu i czegokolwiek kupować. A szkoda, bo w sklepie jest ten świetny przedmiot aktywny. A nie, przedmiot aktywny, tak byśmy go nie brali. O mój Boże, ale beznadziejne te przedmioty. I tak byśmy tego przedmiotu nie brali, bo mamy najlepszy przedmiot aktywny w grze chyba. Na równi z Mega Blastem. Ale chodzi mi o ten przedmiot,
ze sklepu, który sprawia, że możemy zjadać trinkety. Jest tak cudowny. Jak mi się cały ten koncept podoba. Nagle mamy całkiem sporą ilość gotówki. Do sklepu i tak nie będziemy prawdopodobnie iść, chyba że te ostatnie dwa coiny dostaniemy. Kluczy mam bardzo dużo, więc mogę sobie na to pozwolić. A co to jest? To jest Continuum Endless Nameless. Wygląda jak przedmiot Continuum, ale nigdy nie wiedziałem, co ten trinket robi. Czy raz na jakiś czas ma szansę na włączenie efektu Continuum? Coś w tym stylu, nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Dużo wiem na temat przedmiotów, ale strasznie dużej liczby trinketów nie znam. Bo albo są na tyle słabe, że ich nigdy nie biorę, albo po prostu mam lepsze i olewam wszystkie, które nie wiem, co robią. Dobra, lecimy na następne piętro. Oczywiście Sack of Pennies sobie jeszcze weźmiemy. Tak jak mówiłem, raz na jakiś czas będzie nam dawało kasę. A tu może być Super Secret Room. Niestety nie ma. No dobra, lecimy sobie dalej. Jak na razie idzie bardzo fajnie. Tak naprawdę z takimi statystykami moglibyśmy grać do końca gry. Big Fan jest bardzo fajnym przedmiotem. Orbital. Bardzo duży, bardzo wolny. Najlepsze w nim jest to, że się nie liczy do liczby orbitali. I możemy go mieć jako czwartego orbitala. Ile jeszcze takich orbitali jest? Sam nie wiem. Najczęściej zazwyczaj mamy albo Cube of Meat, albo tą muszkę. Guardian Angela. O, to jest chyba lepszy. Nie, to nie jest lepszy trinket. Albo Guardian Angela. Takie mega podstawowe orbitale. Ich maksymalnie możemy mieć 3. A, jeszcze Sacrificial Dagger. O, to jest natomiast bardzo fajny trinket. Speed up. Nic więcej. Mega prosty. O Jezu, jak to się mówi? Nieuzasadnienie, wyjaśnienie, po prostu co ten przedmiot robi. Nienawidzę trinketów, które właśnie mają takie dziwne opisy. Nie można się domyśleć, co one robią. Credit card, to jest bardzo fajna. Bardzo fajna znajdźka. W całym sklepie. Grid. Długo pożył. Niestety nie mamy baterii, trochę szkoda. W treasure roomie mamy bomby kupowe. Średnio nam przydatne, tak szczerze mówiąc. Zmieńmy, Dry Baby uwielbiam. Jeden z fajniejszych przedmiotów w grze, ale tak dla mnie. Dużo osób Dry Baby nie docenia, a jeżeli jesteśmy zmniejszeni, to wiele walk Dry Baby nam może po prostu ustawić, nic nie musimy robić. Możemy za tym Dry Baby stać, będzie blokował nasze strzały, jeszcze przeciwnikom wszystkim zadawał obrażenie. Naprawdę, bardzo fajny przedmiot. Dostaliśmy strasznie mało przedmiotów, które nam zmieniają jakkolwiek statystyki. Na tym pierwszym piętrze dostaliśmy Tears Up'a, potem tą Eve's Mascara i to by było na tyle. Nie dostaliśmy żadnych innych właśnie Tears Up'ów. O, Logos of Conquest. Nie miałem nigdy tego trinketu, a to jest ten trinket, który odblokowaliśmy jako Apollyon, dlatego go ze sobą wezmę. Mimo że lubię Goldhoofa, lubię mieć większą szybkość jak standardową. Te lokusty, czy nie wiem jak się nazywało, lokus chyba. Zawsze działały fajnie. Locus of Pestilence pojawiał. Muszki przy zabiciu przeciwników chyba? Albo przy trafianiu ich. A teraz widzę, że jakaś muszka za nami lata, która nie mam zielonego pojęcia co robi. Możliwe, że po prostu bije przeciwników, a możliwe, że działa jako taki pseudo orbital, widzicie to? Ona chyba działa właśnie jak taki orbital. Ona się kręci z taką samą prędkością jak nasz Big Fan. Gish. Raczej prosta walka. Dużo się nie różni od walki z monstro. A możemy dostać małego Gisha. Bardziej bym wolał dostać dużego Gisha. No to jest chyba damage up. Nie wiem, czy w ogóle duży Gish jest w tej wersji Isaaca. Kiedyś był. Mały Gish jest familiarem, który slowuje przeciwników. Nie jest najgorszy. No to jest bardzo niefajny Devil Room. Dobra, nie jest taki najgorszy. Mm.
Ja nie wiem, czy te skrzynki są tak ustawione, żeby z nich wylatywały te soul hearty, czy my po prostu mamy niebywałe szczęście. Kurde, mamy tyle baterii i nie mamy co zmieniać. Tego małego gisza mogłem niby zmieniać. No nic, lecimy sobie na kolejne piętro, to było całkiem spoko. Credit card mamy. Na następnym piętrze możemy sobie albo coś kupić w sklepie, albo za pomocą credit card kupić sobie coś w Devil Roomie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Necropolis 2. Nie lubię Necropolis. Głównie z uwagi na maski. A maski są mega wkurzające, jak mamy Brimstone'a, bo Brimstone się zazwyczaj bardzo długo ładuje. A maski z tymi sercami to są tacy przeciwnicy, których trzeba po prostu szybko zabić, szybko do nich podejść. Dwa specjalne pokoje obok siebie, oba na dwa kluczyki, co się dzieje? Co to jest w ogóle? Jeden to jest biblioteka pewnie. Kostka, jedynka, nie wiem co robi jedynka. Rzadko kiedy mi się jedynka trafiała. A to jest taki mega dziwny pokój specjalny. Tu się praktycznie nam zwrócił. Nawet trinket. Use diaper. Mamy zużytą pieluchę. Czemu tu jest tyle tych much? O kurde, dopiero teraz zauważyłem, jak dużo much mamy obok siebie. Co te muchy robią? Biją przeciwników, tylko na ograniczony zasięg. Ale mi się ten trinket podoba. To jest taki gapi dla ubogich. Nie wiem, co robi zużyta pielucha. Wolę jej nie brać, bo ten Locus of Conquest mi się strasznie podoba. Tylko nie wiem, na jakiej zasadzie te muchy są przywoływane. Czy to właśnie zabici przeciwnicy? Czy co? Error. Losowy efekt losowego trinketu. Bez sensu. Efekt losowego trinketu po prostu. Nie przepadam za tym trinketem. Bo nigdy nie wiem, co robi. Te efekty trinketu są tak różne. Bateria niby jest spoko, ale ja bym mimo wszystko te przedmioty zmieniał, bo baterię jeszcze gdzieś chyba mamy, albo i nie. A w sklepie możemy dostać naprawdę fajne rzeczy. Jak na przykład kompas. Kompas jest bardzo fajnym przedmiotem. Baterię sobie zachowamy na później, na walkę z bossem, jakby nie starczyło nam pokoi na zrobienie sobie kolejnego rerolla. Pójdziemy sobie teraz do treasure roomu. Mam nadzieję, że tutaj nie będziemy musieli używać rerolla, że tutaj dostaniemy jakiś ok przedmiot. Nie znam tego przedmiotu. Co to jest? Apple, trick or treat. Tears up. Dostaliśmy jabłko, cukierek albo psikus. Możliwe, że jest to jabłko, nie wiem, z robakiem? Co tam jest w środku? Może to jest nie robak, tylko żyletka, żeby ktoś się zabił, jak mu dajemy jabłko. Nie wiem, o co chodzi. Ale podoba mi się to, że dostaliśmy Tears upa. Mały, bo mały, na Brimstone'ie oczywiście mniej są ważne Tears upy. Ale i tak zawsze fajnie parę Tears upów dostać. Poniżej 30 już się nie opłaca nic dostawać na Brimstone'ie, serio. Tearsy 30 to zupełnie wystarczające na jakąkolwiek fazę. W ogóle nie czuć tego, że się Brimstone naładuje. Mamy 4 muszki. Pająk zabił. Mamy 4 muszki w tym momencie. Ja wchodzę do pokoju i te muszki się pojawiają. To nie jest przy zabitych przeciwnikach. A Locus of Conquest. Conquest oznacza, nie wiem, podbijać. Ale się często o tym mówiło, jak na przykład odkrywało się nowe tereny. I możliwe, że właśnie gdy my odkrywamy nowe pokoje, Locus of Conquest daje nam muszki. Bardzo by to było logiczne wręcz. Chyba odkryłem, jak Locus of Conquest działa. Mi się to bardzo podoba. No dobra, zmieńmy sobie Broken Stopwatch. PhD, bardzo fajny przedmiot. Leczy nas, ale i tak. Nie znam to potrzebne, bo z arki nam się przyda. Oprócz tego sprawia, że wszystkie piguły są odkryte. Wiemy, co robią dokładnie. Magician, nic nam się to nie przyda. Weźmiemy credit card. Lecimy na walkę z matką. Kurde, bym minutę wcześniej poszedł na walkę z matką, jeszcze zdążylibyśmy na boss rush, ale chyba boss rusha i tak bym nie chciał robić. Strasznie mała szansa na Devil Room. Czemu? Mieliśmy Devil Room z czerwonymi skrzynkami. Jak ja nie dostaję przedmiotów, to ja praktycznie
nie zapamiętuje tego, że mieliśmy tam Devil Room, Angel Room. Na takiej walce przydałyby się lepsze tirsy na Brimstone'ie. Ale i tak sobie bardzo dobrze dajemy radę. Weźmiemy oczywiście Polaroida. No i lecimy dalej. Dziwny dźwięk słyszałem. Nie wiem, czy to był dźwięk jakiegoś garnka u mojego sąsiada, czy był to dźwięk w Isaacu. Jeszcze ani razu nie udało mi się zauważyć kamienia z X-em, tego nowego, tego super sekretnego kamienia z X-em, na którego trzeba wywalić dwie bomby i z którego lecą podwójne znajdźki. Ciekawe, jak coś takiego wygląda. Pisaliście mi, że właśnie tak to działa, że te kamienie mają dwa razy więcej znajdziek w sobie, ale musimy dwóch bomb na nie zużyć. Całkiem spoko, bo jeżeli mamy czujne oko, możemy na tym naprawdę nieźle zyskać. Cztery soul hearty mogą z takiego kamienia wylecieć. A to dużo, cztery soul hearty za dwie bomby, super sprawa. Idziemy dalej. Nie widzimy swojego zdrowia niestety. Mamy Curse of the Unknown. Ale o zdrowie się nie martwię, zdrowia mamy naprawdę dużo. Z tego sam kojarzę, mamy na dodatek chyba dwa czerwone serduszka, więc nawet jeżeli jakikolwiek przedmiot w Devil Roomie się tam trafi, będziemy go mogli wziąć bez problemu. Walka z bossem. Prawdopodobnie jest mimo wszystko w tą stronę, ale coś czuję, że będziemy musieli iść w dół. O, właśnie. Ja nic nie mówiłem. To jest mega wkurzające na Womp i tych piętrach dalej. One są na tyle duże, że musimy latać strasznie dziwnymi ścieżkami i kompas się czasem na nic nam nie przydaje. Bo są takie ścieżki, których byśmy się po prostu nie domyślili. Kamień z X-em mamy zwykły. Zwykły to znaczy nie gorszy. Znaczy, no, jest gorszy. Ale i tak go będziemy oczywiście rozwalać. Dwa soul hearty dostaliśmy. Jednego właśnie straciliśmy. Uuu, o Vibrant Bulb. Mamy teraz żarówkę, która nam zwiększa statystyki, gdy mamy przedmiot naładowany. Ciekawa sprawa. Bo na walki z bossem zazwyczaj będziemy chodzić z przedmiotem naładowanym. Chociaż na hasza nie pójdziemy z przedmiotem naładowanym. Dobra, zostawimy sobie. To nie jest duże zwiększenie statystyk, dlatego wolę z tym locustem chodzić. Dobra, jednak nie, zmieniam zdanie. Wolę z tą żarówą chodzić. Gdy teraz mamy naładowany przedmiot, dla samego speed-upa jakbym ten przedmiot brał. Poruszamy się szybciej, zadajemy większe obrażenia, a jakikolwiek damage up się strasznie przydaje na Brimstone'ie. Na Brimstone'ie damage plus 2 to jak normalnie damage plus 6. Jak ja nienawidzę tych rąk, jak ja ich nie potrafię unikać. Dwie łapy, serio, trzy razy chyba obrażenia otrzymałem w tym pokoju, strasznie dużo. Nie minę mam zdrowia i się zaczynam martwić. Dostaliśmy niby dwa soul hearty. Na początku mieliśmy dużo zdrowia, dlatego niby powinniśmy być spoko. Ale nie wiem, trochę się boję. Zobaczymy, kim będzie boss. Mam nadzieję, że dostaniemy w końcu ten Devil Room z przedmiotami. Wiem, pierwszy Devil Room był cudowny, lepszego sobie... No dobra, mogłem sobie lepszy wymarzyć, ale dostaliśmy Brimstone. I to jest najważniejsza sprawa. Mimo wszystko kolejne damage upy by się nam bardzo przydały. Abaddon byłby najlepszy. Zwiększyłby nam obrażenia, mielibyśmy strzały przestraszające przeciwników i mielibyśmy masę zdrowia. Gappy's Tail, no normalnie ten przedmiot bym wziął, ale go nie weźmiemy, bo no nie mamy żadnych innych części Gappy'ego. Teraz mamy Ceremonial Robes, tak. Ceremonial Robes, bardzo fajny przedmiot, daje nam zwiększone obrażenia oraz 3 black hearty. Czyli tak naprawdę zdrowie sobie właśnie zwiększyliśmy o 2 serduszka. Wróćmy się po baterię. Zmienimy sobie małego Stevena. Małego Stevena bardzo nie lubię, uważam, że jest to bardzo słaby przedmiot. Familiar ze strzałami samonaprowadzającymi. Tak, o ile jeszcze mały Gish się czasem przydaje, bo ma strzały slowujące, a slow na przeciwnikach jest naprawdę bardzo przydatny. No tak, familiar, który częściej trafia, bo ma strzały samonaprowadzające, bez nadzieja. Tapeworm, jak to działa w ogóle? Nie działa w ogóle na Brimstone'ie. Pewnie działałby świetnie na Brimstone'ie Azazela. Jest to HP up i nic więcej chyba. Mad Knight Snack.
No dobra, lecimy dalej. Mógłbym wziąć za darmo te ceremonie Robes, ale średnio było to opłacalne. Jeżeli zbijemy się do 0 czerwonych serduszek, będziemy mieć po prostu włączony efekt Polaroida ciąg. Serio. Nas po pierwsze wywaliła, po trzecie... po pierwsze nas wywaliło, a po drugie dostaliśmy trzeci przedmiot Gapiego. Mogłem brać wszystkie przedmioty Gapiego i... byśmy mieli już transformację w Gapiego. No nic, będziemy ten przedmiot oczywiście zmieniać. Ale najpierw chciałbym dostać inne skrzyneczki, co będzie bardzo trudne. Nie chciałem tego. A te przedmioty są tragiczne. No dobra. Olać to, nie będziemy tych skrzynek otwierać, bo się nas znowu teleportuje. Jak będę miał naładowaną naszą kostkę, serio, to nie jest droga do walki z bossem. Jak będę miał naładowaną kostkę, to wtedy wrócimy do tego pokoju, otworzymy resztę skrzynek. Może nas znowu wyteleportuje do Devil Roomu i wszystkie przedmioty zmienimy. To też nie jest droga do walki z bossem, no. Dlatego mówię, że kompas się średnio przydaje na tych piętrach. Bo one są tak zawiłe. W życiu bym nie powiedział, że będziemy musieli iść w górę, żeby pójść do walki z bossem, która jest pewnie z 4 kratki w dół. Temperance. Maszyna do krwi, do oddawania krwi. Nie opłacałam się nawet oddawać krwi, bo do połowy serduszka się nie zbijemy, a na kasie mi średnio zależy. Kasy mamy bardzo dużo. Sklepów już nie mamy. Masakra, ale to piętro jest zawiłe. Musimy iść najdłuższą drogą i prawdopodobnie jedyną drogą do walki z bossem. Ja mam teraz obsesję na punkcie tych kamieni. Jak widzę dużą ilość kamieni w pokoju, jak na przykład w tym, po prostu na nie patrzę i sprawdzam, czy nie ma gdzieś tego małego iksika. Nie mam zielonego pojęcia, jak te super specjalne kamienie wyglądają, jak wygląda na nich ten iksik. Dlatego bardzo możliwe, że nawet już jeden taki przegapiłem. No mimo wszystko staram się na nie patrzeć. Ostatnio kamienie bardzo olewałem, ale dzisiaj staram się te super specjalne kamienie zauważać. Najgorsze jest to właśnie, że nie wiem, jak wyglądają. Tu mamy zwykły kamień z X-em, jego od razu idzie zauważyć. Także prawdopodobnie super specjalnego kamienia tutaj nie znajdziemy. Pisaliście też, że one są bardzo rzadkie, więc wątpię, że w takim jednym podejściu je znajdziemy. Złota skrzynka w niej. Nic ciekawego. Niestety. Bardzo nie lubię tego pokoju. Ci przeciwnicy są dosyć trudni do unikania razem, gdy nie mamy dużego zasięgu. Tutaj jesteśmy w 100% bezpieczni, a po drugie bijemy dwóch naraz. Także akurat, jeżeli mamy Brimstone, ci przeciwnicy są bardzo prości. A ja miałem chyba naładowany przedmiot już od bardzo dużej ilości czasu i kompletnie o tym zapomniałem. Nie widziałem tego. Duct tape. Mamy tutaj taśmę klejącą. Widzicie naszych familiarów? O kurde, ale to jest ciekawe, gdybyśmy mieli inkubusy i wszyscy w prawo strzelają. O masakrę. Ciekawa sprawa. Ciekawy trinket. Fajnie, że takie coś jest w ogóle. My się tutaj wrócimy. 4 skrzynki mam. No prawdopodobnie nie uda nam się tych 4 skrzynki, 4 bomby tych skrzynek jakoś dobrze stąd wyjąć. Naprawdę teleportowało? Nie spodziewałem się. Super sprawa. Oczywiście, że bierzemy Sakubusa. Świetny familiar. W jego aurze mamy zwiększone obrażenia o 50%. Ghost Baby natomiast jest bardzo słaby i nawet dla efektu Polaroida go nie będę brał. Nie spodziewałem się, że nas teleportuje do Devil Roomu. Mamy bardzo małą szansę na Devil Room. Oczywiście moglibyśmy niby się tam teleportować po walce z bossem, ale no mówię, ta szansa jest bardzo mała i prawdopodobnie się tam nie teleportujemy. Te strzały Grida nawet nie wiem, czy działają z Brimstone'em. Wydaje mi się, że nie. Już widzę, że nie zdążymy na walkę z Haszem, niestety. Dziwne, wziąć w pierwszym Devil Roomie Brimstone i nie zdążyć na walkę z Haszem. To się często nie zdarza. No, widzicie, jak daleko jest ta walka z bossem? Ale beznadziejnie jest zrobiona.
ale jest szybsze przejście przez Secret Room. Na dodatek ten Secret Room jest w tak fajnym miejscu ułożony, że będziemy mogli wejść i wyjść do Crest Roomu za darmo. Tu oddałem klucz, a nie chciałem. Ale mimo wszystko tych kluczy mamy bardzo dużo. Runka, Ejwas, może znowu Cloud Space? Niestety nie. No nic, mówi się, trudno, ciebie nawet nie będę wysadzał, bo mamy strasznie mało bomb. Tych bomb mieliśmy bardzo dużo. Teraz tych bomb nam brakuje. Baterii na razie nie będę ponosił. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pokoi. Idealnie, aby naładować nasz... Ojej. Przejął aktywny na walkę z bossem. Tu dostaliśmy na tak podwójne ładowanie, więc będziemy mogli się wrócić i zmienić jeszcze Gapi's Head. Ale zaraz, my po tej walce nie dostaniemy przecież nic. Tutaj po tej walce piątka w efekt Forget Me Now. Wiem, że moglibyśmy to piętro powtórzyć i dostać więcej przedmiotów, ale mi się nie chce. Jak będę ten odcinek przedłużał, to on nie wyjdzie dzisiaj. Dlatego bym nie chciał bardzo. My po tej walce nie dostaniemy żadnego przedmiotu. To mi się przypomniało teraz. My tu walczymy już z It Leaves. Także jedyna nadzieja w tym, że dostaniemy kolejny Devil Room. Kolejny, w sensie trzeci raz teleport do Devil Roomu na tym piętrze. No już nie teleport, to się po prostu otworzy. Devil Room dostaliśmy, naprawdę, ale to jest fart. Przecież zmieniamy sobie, dostajemy Contract From Below. No i oczywiście obrażenia, bo źle wchodzę. Contract From Below, bardzo fajny przedmiot. Mega przydatny na piętra późniejsze, na The Chest. Sprawia, że dostajemy dwie znajdźki zamiast jednej po każdym pokoju. Najlepsze jest to, że dostajemy dwie skrzynki, czyli dwa przedmioty na The Chest. Ile mamy baterii? Ojej. Nie baterii, tylko bomb. Wystarczająco dużo, abym zużył jedną i przeszedł ten troszkę szybciej. Nie chce mi się iść naokoło, jest strasznie daleko do tego specjalnego pokoju. Zmieńmy sobie głowę Gapiego. Nie będę tego komentował, bardzo słaby przedmiot. Trochę szkoda. Idziemy na następne piętro. To poszło bardzo fajnie, naprawdę dużo fajnych przedmiotów dostaliśmy. No tak naprawdę jeden. Ale ten jeden wystarczy, abym z tego piętra był zadowolony. Sukubus jest tak fajnym przedmiotem. Obrażenia 15, strasznie dużo na Brimstone'ie. Lecimy na katedrę. Walka z Isaaciem również powinna pójść bardzo prosto, bardzo łatwo. Bateria, tfu, jaka bateria, biblioteka. W bibliotece nic prawdopodobnie nie znajdziemy ciekawego. Walka z Isaaciem powinna pójść bardzo łatwo, bo mamy Dry Baby, a za Dry Baby możemy się schować. Dry Baby jest chyba najlepszym przedmiotem na walkę z Isaaciem w grze. No dobra, na trzecią. Przestańcie mnie atakować. Pojawił się centralnie na nas, mega niefajnie. Super specjalne kamienie, patrzę, super specjalne kamienie, których nie widać. O ile książek. W trzeciej fazie jest średnio przydatne. O mój Boże, tyle przedmiotów do zmiany, dopiero teraz to skumiałem. W trzeciej fazie średnio jest przydatny Dry Baby. Ale pierwszym i drugą nam załatwia całą praktycznie. Jeszcze dwie baterie dostaliśmy, co to jest? Dopiero teraz skumałem w ogóle, że mamy D6 i możemy zmienić przedmioty w bibliotece i tyle tych książek na dodatek mamy do zmiany. To jest 5 przedmiotów. Oczywiście za pierwszym razem nadal będziemy zmieniać książki w inne książki, po prostu... Kolejna bateria. Ace of Clubs? No się boję tego używać. Ace of Clubs, pierwszy raz to widzę. Ale użyję? Nie! Zmieniło nam baterię. Ale nie zmieniło tamtych. Uff, nie zmieniło. Nie wiem, o co chodzi. Zmieniło nam znajdźki na bomby. Możliwe, że zmienia to znajdźki na te, których mamy najmniej. Arxis Cookbook. Nie pamiętam, czy tamte podnosiłem. Możliwe, że nie. Ale nie wiem, czy muszę. Bookworm. Dostaliśmy transformację w Bookworma. Jesteśmy takim nerdem, co czyta książki. A, i mamy takie pseudo-okularki. Raz na jakiś czas będziemy strzelać podwójnym laserem, jak z 2020. Mówiliście mi o tym. Tak mi się wydaje, że tak działa. Mam nadzieję, że to dobrze zapamiętałem. Fajna sprawa. Efekt 2020. Ciekawe, czy będzie to działało na Brimstone'ie. Szkoda, jakby nie działało.
Kolejne książki, widziałem te książki, czyli musimy je podnieść niestety, żeby je z puli wyłączyć. Trochę szkoda, straciliśmy chyba z jednego rerolla. Soul Heart, wow, ale super. Book of Revelations, również sobie możemy użyć, da nam Soul Hearta. No i wracamy po kolejną baterię, dalej te książki zmieniamy. Nie wiem, czy to działa. Ani razu jeszcze nie strzeliłem podwójnym strzałem. Ojej, ten przedmiot jest ciekawy. Ten na pewno weźmiemy. Tirsy, super. A nam się w ogóle nie zmienia zasięg, mamy Brimstone'a. Zastanawiam się nad tym przedmiotem, bo sprawiałby, że strzelamy podwójnym laserem. O, jednak to działa raz na jakiś czas. Ale te lasery leciałyby strasznie na boki, dlatego na razie sobie ten przedmiot odpuszczę i prawdopodobnie wszystko będziemy rerollować dalej. Tak jak mówiłem, poniżej 30 tirsów nie widać za bardzo różnicy na Brimstone'ie. My mamy właśnie tirsy 30. Czy my będziemy teraz dostawać tylko bomby? Proszę powiedzcie mi, że nie. Uff, dobra, już się bałem. My mamy tirsy 30, dlatego kolejne tiry zapy są średnio nam potrzebne. Number one jest świetnym przedmiotem, gdy mamy Brimstone. Gdy go nie mamy, jest średni, bo ustawia nam zasięg na minimalny. No ale no, na Brimstone się zupełnie nie liczy. Kurde, tak chciałbym jeszcze z jedną baterię dostać. Z samych pokoi możliwe, że dostaniemy z 2 rerolle max. I nie wiem, czy te 2 rerolle wystarczą, aby dostać jakieś naprawdę, naprawdę dobre przedmioty w naszej bibliotece. Ale jest super ten podwójny strzał. Mega fajna jest ta transformacja Bookworm. Jak to się dobrze tłumaczy na mol książkowy, o! W Polsce się mówi na to mol książkowy. Mamy nóż, którego dużo z was nie lubi, ale ja go lubię. Ojej, a z nożem byśmy takie chore obrażenia bossom zadawali. Dobra, wezmę sobie. I tak nie liczę na jakieś synergie. A nóż będzie bardzo przyjemnym przedmiotem na walki z bossami. Mega szybko będziemy ich wszystkich zabijać. Nóż jest właśnie przedmiotem, który zadaje największe obrażenia pojedynczemu celowi w grze chyba. Nie wiem, czy jest przedmiot, który więcej obrażeń zadaje. Jak ja nienawidzę tych duszków. Ale mimo wszystko tych czerwonych bardziej nie lubię tych białych, które strzelają zwykłymi strzałami. To w ogóle teraz zauważyłem, że jest krzyż z kamieni ustawiony. Nigdy nie widziałem tego pokoju. Albo widziałem, ale nigdy na to nie zwracałem uwagi. Teraz dopiero zwróciłem uwagę, że tutaj krzyż jest pokazany. Właśnie tych duszków nienawidzę. Monkey Spaw. Całkiem fajny trinket. Przydaje się w kryzysowych sytuacjach, jak nam zdrowie spadnie do pół serduszka. Będzie nam pojawiało Black Hearty. Maksymalnie 3, potem zniknie. Zaraz będziemy mieć kolejnego rerolla. Ten pokój następny nie liczy się chyba jako dwa ładunki, dlatego sobie możemy do niego wejść. Bardzo go nie lubię. No i dobra, lecimy zmienić sobie nasze przedmioty dalej. Możliwe, że jeszcze nie, więcej rerolli nie będzie. Jest niby szansa, że dostaniemy baterię. Ale nie zależy mi jakoś specjalnie na tym rerollu kolejnym. Zobaczymy, co teraz dostaniemy, jak nic ciekawego, no to mówi się trudno. Dostaliśmy Pyro i po raz miliardowy tą książkę, w ogóle zapomniałem, żeby ją podnieść. Byłem pewny, że jest to po prostu zwykły przedmiot, który się tak, wiecie, zrerollował w tą książkę. W ogóle nie zauważyłem, że ta książka z nami zostawała cały czas i powinienem ją po prostu podnieść, no nic. I tak bardzo fajne przedmioty dostaliśmy z Number One'a i z noża, się bardzo cieszę. O Jezus Maria. Oprócz tego dostaliśmy przemianę w tego Bookworma. Naprawdę fajna sprawa. Tylko nie mamy teraz gotowego rerolla na The Chest. To jest problem. No i tak możemy sobie pójść. Wszystko otworzymy. Znowu mamy ten orzech, który nie wiem jak działa. Na The Chest sobie idziemy. Zobaczymy, sam dostaniemy. Kluczy mamy bardzo dużo, więc raczej nam ich nie zabraknie. Trochę się boję o nasze zdrowie. Nie wiem, ile mamy tego zdrowia. Dużo. Curse of the Blind, naprawdę. Ale gówno. Sister Magii. Słabe. Ank. Słabe. Cancer. Bardzo dobre. Butterbean.
To jest to. Bardzo słabe. Nie poszło najgorzej, bałem się, że dostaniemy jakiś sojmilk, a jakbyśmy dostali sojmilk, to byłoby pograne. Ojej, jest jeden minus noża na brimstone'ie. Przy takiej salwie strzałów, o właśnie. Nie muszę podchodzić po prostu bliżej, trudniej się tego wszystkiego unika. Ale jak już podejdziemy do przeciwnika i nóż na nim stoi, no jeden strzał i pada. Nawet nóż nie zdąży wrócić, a taki boss pada w sekundy. Za to uwielbiam nóż. Ja ogólnie lubię przedmioty, które strasznie ułatwiają nam walkę z bossami. Nie lubię przedmiotów, które ułatwiają nam walkę w zwykłych pokojach, a na bossach nic nie dają. No, lubię, oczywiście wolę dostać niż nie mieć żadnego przedmiotu. Ale zdecydowanie bardziej preferuję rzeczy, które nam się przydadzą na walce z bossem. Demon Baby, bardzo słaby przedmiot. Mamy mega dużo nieprzydatnych familiarów. Mamy tą chmurkę, mamy skrzynkę, mamy Sack of Pennies. Mamy Demon Baby, mamy Sister Maggie, Little Gisha. Strasznie dużo naprawdę słabych familiarów. Ten pokój jest jednym z najgorszych pokoi w grze. Jak ja tutaj mogłem kiedyś umierać tak często? Teraz umrzeć w Isaacu jest naprawdę trudno. A kiedyś jak sobie grałem, miałem zawsze takie problemy. Warp? Co to jest? Zmiana piguły na inną? Nie, możliwe, że nie mogę mieć żadnych innych i się wtedy jakaś pojawi? O co chodzi? Pojawiły się lakapy. Nie wiem dlaczego, ale okej, niech będą. Lecimy na walkę z Blue Baby. Długo to ona nie potrwa, tak naprawdę możemy wejść w Blue Baby. I padnie w sekundę. No i dobra, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. O kurde. Planuję ten stream zrobić, o którym pisałem. Możliwe, że go zrobimy jutro albo pojutrze. I zrobimy go sobie z Isaaca. Tylko muszę naprawdę bardzo dogłębnie sprawdzić warsztat Steam, zobaczyć, czy tam są jakieś fajne mody. Jeżeli byłyby jakieś fajne mody na przedmioty albo ogólnie takie modyfikacje zmieniające grę, jak tam, nie wiem, Dawajnik of Pokemon, coś w tym stylu, to może moglibyśmy sobie na takich modach grać. Ale tak tylko zapowiadam. O wszystkim będę dawał informacje oczywiście na grupie, jak coś. Także tylko tyle. Jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się odcinek podobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, a my się widzimy w następnym pojutrze. Trzymajcie się i cześć!